Jeśli uwielbiasz kawę, podobnie jak ja, to łap filiżankę, a ja opowiem Ci pewną historię. Wyobraź sobie, że idziesz przez życie, ale kładziesz sobie na głowie stos książek. I dodatkowo zakładasz jeszcze ciężki plecak. Żonglujesz 5 piłkami tenisowymi. Nie, 7. Bo czemu nie? Wygląda na a wykonalne? Tak bywa też z zarządzaniem tym, co chcemy zrobić w czasie, w życiu. Czasem chcemy jeszcze poskakać na jednej nodze lub wskoczyć na deskorolkę. No bo kto nam zabroni? Dziwimy się później, że nie mamy na nic czasu. Myślimy, produktywność to totalnie nie jest dla mnie. Naprawdę można inaczej. Cześć, jestem Monika Torkowska, jestem mentorką, trenerką produktywności. Zamieniam chaos w ogarnięte życie, pokazuję, jak być produktywną, a nie zajętą. Ponad 2 temu trafiłam na salę szkoleniową do Kamili. Dołączyłam do grona masterów i powiem Ci, że szczególnie 2 szkolenia przewróciły mi w głowie. Szkolenie zbudowania zespołu i szkolenie zbuduj wewnętrzną siłę. Podczas tego drugiego jednym z ćwiczeń było wyznaczanie misji życiowej. Okazało się, że moją jest wnoszenie wartości w życie innych ludzi. A potem pojawiła się myśl, co ja jeszcze mogę zrobić. I myślę sobie, Monia, kończysz 2 kierunek studiów. Przecież Ty potrafisz po prostu dobrze ogarniać w czasie się to, co jest do zrobienia. Założyłam więc bloga. Pojawiły się też newsletter, Instagram, Facebook i YouTube. Gdzie pokazuję, jak odzyskiwać czas dla siebie, ale bez poczucia winy i jak być produktywną na swój sposób. A, dla jasności, nadal pracuję na etacie. Zarabiam na życie programowaniem. Poznałam w społeczności RBC fantastycznych ludzi. Towarzyszyli mi, kiedy zakładałam bloga, kiedy w zeszłym roku wydawałam swoją pierwszą książkę, e-booka Skup się i zrób to wreszcie do końca. I towarzyszą mi też teraz, kiedy pracuję nad 2 wydaniem. I wiesz co? To od Ciebie zależy, czym dla Ciebie będzie sukces. Jestem totalnie dumna z tego, gdzie jestem teraz. Jeśli Ty myślisz, żeby zacząć coś robić, to nie zwlekaj. Po prostu zacznij.